Witam serdecznie. Chciałem pokazać dla grup wspinaczkowych kilka ćwiczonek, które można wykonać w warunkach domowych, nie mając jakichś specjalistycznych sprzętów typu chwytotablica wisząca, czy jakaś mini ścianka, czy drewniane listewki, tak zwany kampus. Jak nie mamy nic takiego specjalistycznego, co możemy zrobić, nie? Żeby wzmocnić palce, bo to jest newralgiczna rzecz we wspinaniu. Silne palce, tak? Mięśnie przedramienia, które odpowiadają za silne chwyty. Żeby to zaktywizować do pracy. Jeżeli mamy jakieś piłeczki, przyrządy do ściskania, to można kupić, nie? Marketa gdzieś, nie? Lepsze to niż nic, tak? Czyli ściskanie piłki tenisowej. Kciuk. Jeden palec to ciężko, ale przynajmniej dwoma trzeba by pracować, nie? Dwa palce. Środkowy i serdeczny. Mały. I mały i serdeczny. Wszystkimi. Oczywiście rozgrzać się wszystkimi najpierw, a wybiórczo dopiero później. Nie? Jeżeli piłka tenisowa będzie zbyt trudna, jakaś pianka. Ja tu mam takie serduszko. Nie? I tutaj spokojnie można pracować. Rozgrzać się wszystkimi palcami, potem pojedyncze, hop. A jak za ciężko, no to dwa, po dwa, hop, 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 hop. Nie? Nigdy niewiele, ale lepszy rytm niż nic. Ja tutaj taką mam twardą piłę. Tutaj kciukiem, tak? Można pracować sobie. Można włączyć rotację przed ramienia. Hop. I trzymać napięcie. I rozluźniam. Potem druga ręka. Ściśnięta. Rotacja. I rozluźniam. No. Na ugięciu przed ramienia warto robić. Nie? Czy w kącie rozwartym, prostym, ostrym. Tak? W różnych kątach. Cały czas napięta piła. Znalazłem 26-letnią piankę, bo ale jak się zaczynałem wspinać. No taki gadżet, nie pamiętam ile to kosztowało, też do ściskania. Tak? Pamiętajcie, żeby w różny sposób łapać, nie? Nie tylko całą dłonią, końcami palców, bardziej w różne, tak? Tą piankę. Nie tylko w jeden, najbardziej komfortowy. Jak nie mamy czegoś takiego, sprężynę znalazłem. Znowu, nie całą dłonią tylko, ale palcami, nie? Bo ta sprężyna jest ciężka, ciężka tutaj, całymi palcami, nie? Ktoś może nie mieć tych rzeczy, tych gadżetów, które pokazałem przed chwilą, tak? Nie? Też coś można zrobić dla palców. Szukamy futryny w domu. Mam futrynę. Zobaczcie. Tak. Ściskam ścianę. Tutaj. Oddalam się. Przybliżam. Oddalam się. Przybliżam. Uwaga, żeby na plecy gdzieś nie wyjechać. Nie? Z czuciem to robimy. Znowu oddalam się. Przytrzymać trochę. Przybliżam. Tak. No. Co tutaj jeszcze bym zaproponował? Same napięcie izometryczne. Napinam mięśnie, ściskam, 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 rozluźniam. Druga ręka, ściskam, ściskam, kilka czy kilkanaście sekund rozluźnienie. Potem znowu prawa, potem lewa. I to można w jakiejś serii wkomponować.
Co dalej? Nie tylko ścisk istnieje, są też mniejsze chwyty, tak? Mam tutaj taką krawątkę. Nie? Może na tą stronę pokażę. Nie? Łapię krawątkę. Można zamknąć uchwyt. Albo bardziej półczkiem złapać. Nie? Nie? Oddalam się. Przybliżam. Tak? Oddalam się, przybliżam. Na drugą rękę. Oddalam się, przybliżam. I znowu któreś tam kolejne powtórzenie. Macie już akcję wspinaczkową. Tak, z całym ciałem. Nie? Super sprawa. Co jeszcze? Łapię pełnym chwytem. Troszeczkę oddalić się. Łapię pełnym chwytem. Otwieram uchwyt, otwieram półczek i otwarty. Znowu łapię pełnym chwytem, oddalam się, półczek, otwarty chwyt. Tylko uwaga, żeby na plecy nie spać, tak? Na drugą rękę, pełny chwyt, oddalam się, półczek, otwarty. Znowu pełny chwyt, półczek, otwarty. Tak? Znaczy pełny chwyt. Półczek otwarty. Co tutaj jeszcze? Tak? Co tutaj jeszcze? Nie? Można wykombinować sobie. Nie? Zobaczcie, odciąg łapię, oddalam się. Nie? Schodzę sobie coraz niżej. Odciągam. Tak? Mogę dokładać ręce. Krzyżować i znowu schodzę do przysiadu i do góry. Hop. To samo na drugą stronę. Hop. Hop. Albo krzyżuję ręce, albo dokładam. Tak. Jest już akcja wspinaczkowa. Można robić zejście, sobie złapać. W ten sposób. Hop, 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 hop. I góra. Hop, hop. Tak byłoby już nienaturalnie. Nie? Dobra, no to chyba tyle. Co jeszcze? Napięcia. Napięcie izometryczne. Tak. Szeroka futryna. Podchodzę do niej. Wciskam, mocno wciskam. Wytrzymuję kilka sekund, kilkanaście. Rozluźniam. Odpoczywam. I znowu. Napięcie mięśni. Ściskam mocno. Napięcie. Rozluźnienie. Znowu kilka serii wypada wykonać. Ewentualnie inna opcja. Ściskam. Mocno. Oddalam się. Oddalam. Przybliżam. Oddalam. Przybliżam. Uwaga, żeby na plecy nie wyjechać głową, nie uderzyć na ścianę. Dobrze, chyba na dzisiaj wystarczy. Warto to w jakieś serie wkomponować. Regularność bodźców to jest podstawowa sprawa, tak? Nie jedna seria, tylko kilka, cztery, pięć serii tego samego ćwiczenia albo w obwód wrzucić. Pierwsze ćwiczenie, drugie, trzecie, czwarte. Od nowa pętla. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Trzeba poczuć, ile powtórzeń potrzeba w serii wykonać, żeby był bodziec jakiś dla mięśni. Uwaga, żeby nie zrobić sobie krzywdy, nie skontuzjować się. Tak. Dobrze, na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo i do następnego.